Stach Matysiak zaprasza Państwa do wysłuchania 2500 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. No, gdzie ty się podziewałeś tyle czasu, Gienek? No, tak, łaziłem. Jak to łaziłem? Chodziłem po Warszawie, po Powiślu. No, też sobie wybrałeś czas na spacery. Na co? No, Piotr z Rusią przyjechali, żeby się z tobą zobaczyć. Naprawdę? Na Nowy Rok. Przyjechali i gdzie są? No, w waszej sypialni, to znaczy Lucia i Dorota. Lucia się przebiera. A co, jakiś bal maskowy jest przewidywany? Nie, jaki tam bal maskowy. No, kupili z Piotrkiem Lusi nową sukienkę na wczorajszego Sylwestra i Lucia chciała się nam w niej pokazać. No i siedzą tam z Dorotą. No to idę do nich. Zostań, Gienek, no słyszysz? Widocznie Lucia jeszcze nie jest gotowa. Aha. No nie rób jej tego. Poza tym Piotrek na pewno chciałby być przy tym jej rodzinnym entry. Co ta, a gdzie on się podział? Poszedł do Kasi na chwilę złożyć jej życzenia. Ciebie nie zastał, więc... A ty gdzie właściwie chodziłeś? Tu po naszych ulicach połaziłem. Potem tamką do krakowskiego przedmieścia i z powrotem. Wiesz, jak teraz przyjeżdżam tylko do Warszawy, to zawsze mam ochotę coś w niej pooglądać. No. Widzę ją jakby na nowo. Stara miłość nierdzewieje. A żebyś wiedziała. A krakowskie przedmieście podobno mają remontować w najbliższym czasie. Tak, 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 ale są wprawdzie wielkie plany i ambicje, ale niektórzy protestują. O, już? A niby dlaczego? No jak to ma być głównie taki szlak spacerowy dla pieszych, to mieszkańcy się boją, że mogą nie mieć dobrego dojazdu do swoich domów. Ja powiem ci, z jednej strony się cieszę, że będzie pięknie, a z drugiej no też mam pewne wątpliwości. No to niby dlaczego? Przecież tam nie mieszkasz. Nie o to chodzi. Chodzi mi o drzewa, wiesz? No chcą je powycinać. Jak to? Wszystkie? Na całym krakowskim? Nie, no skąd wszystkie? No ale dużo. I głównie te stare, na przykład piękne stare lipy. No teraz się nawet mówi, że to obca ręka je sadziła, bo jeszcze za caratu masz pojęcie? A co drzewa są temu winne? No widzisz, winne. No widzisz. I bardzo by mi było ich szkoda. Naprawdę, nie cierpię tego wycinania drzew. A ile już i zginęło ich w Warszawie ostatnio? I zawsze był pretekst. Ale tak, prawdę powiedziawszy, Wiśka, to sami nieraz mówiliśmy, że w lecie tego kościoła nie widać spoza gałęzi i liści. No właśnie, Gienek, no właśnie. I tak źle, i tak niedobrze. I powiedz lepiej, co to za jakiś fioletowy koszmar stoi tu koło nas? Koło nas? No. Fioletowy koszmar? No, przed tą nową biblioteką uniwersytecką. A ty o Ruszcie mówisz. No. Tym z magazynu starego Buwu. No co, Gienek, nie pamiętasz? No cała dyskusja była przecież w prasie, co z nim zrobić, bo to unikalna konstrukcja, zabytek. No i w końcu, wiesz, jeden fragment tego rusztu to postawili na pamiątkę. A co? Nie podoba ci się? Nie podoba? Przecież to jakiś koszmar, karykatura. W ogóle nie wiadomo, co to jest. No widzisz, widzisz, a są tacy, którym się podoba. No nie opowiadaj. No przecież bo go inaczej nie stawiali. No i tak to. Przecież jest ze sztuką, mój kochany. Jednym się podoba, a innym tak, nie. Dana. Bajdy ciotki Adelaidy. Sztuka. Co ma sztuka do tego? Sama nieraz krytykujesz te różne nowoczesne pomysły. Zresztą te krzesła czy ławki, na których się nie da siedzieć, chociaż może i atrakcyjnie wyglądają. Nie, owszem. Owszem, krytykuję, ale często, wiesz, też zadaję sobie pytanie, czy mam rację, czy może się nie znam, może nie nadążam. No, to ja też widocznie nie nadążam, bo jak zobaczyłem te palmy na rondzie de Gaulle'a... Gienek, ty się lepiej o tej palmie nie wypowiadaj głośno przy ludziach. A bo co? No, bo młodzież ją akceptuje. No tak, ale ja nie jestem młodzież. Ale ta palma podobno walczy z szarością naszego miasta, a ma być kolorowo, radośnie, o. No, to faktycznie będzie radośniej, kiedy stanie tam obok tej palmy pomnik de Gaulle'a z choinką do kompletu. Naprawdę, może być bardzo wesoło. Ja niestety podzielam twoje zdanie, tak. A swoją drogą muszę Dance powiedzieć, że... Wiesz, bo ona teraz z tym towarzystwem powiślańskim kolaboruje. No tak, wiem. A niech by coś zrobili z tą naszą syrenką. Syrenką? No ile razy na nią patrzę, to o ojcu myślę.
Tak się o nią troszczył. Ale że co? No, a to, co się z nią niechcący zrobiło, jak został zbudowany most świętokrzyski. No i w ogóle zmieniła się ta cała konfiguracja Wisłostrady. Zgadza się, masz rację. Bo pomnik znalazł się jakby na uboczy, nie zauważyłaś? No wiesz, nie wiem. To się przyjrzyj. Jest teraz oddalony od głównej trasy, jakby poniżej. Mało co go widać. I tak wygląda, jakby nikt o niego nie dbał. A szkoda. Ja już nie mówię, że ma swoją legendę przez to, że to ta poetka mu pozowała. No wiesz, ta co zginęła. A wiem, Krystyna Kracherska. No, to jedno. A drugie, że przecież cudem ocalał z wojny. Ile naszych pomników ocalało? Przecież to trzeba cenić. No to powiedz, Janusi, no rzeczywiście, bo wiesz, nie przyszło mi to do głowy. No proszę, ile to różnych rzeczy można zauważyć, jak się patrzy na to swoje rodzinne miasto, nie na co dzień, a z odległości, z dystansu. No może i tak, ale wolałbym patrzeć co dzień. No, pewnie. No nic, dobre i to, że chociaż dziś jestem w domu. Stach! No cześć, staruszku, cześć. Co tobie tak wesoło? Wesoło? Znaczy ja wiem. No pogadaliśmy sobie z Wiśką. Może się chcesz włączyć? Warszawskich tematów nie zabraknie. No i pożartować można. No tylko, że mnie nie do żartów, braciszku. Cholera. Staśku, no co ty? Co się stało, królu Tropki? Nie nazywaj mnie tak dobrze. A dlaczego? No bo to idiotyczne. Co ci odbiło? No bo Tropki nie ma. Nie rozumiesz? Nie ma. Stach, no co ty mówisz? No jak to nie ma? No ukradli mi Trąbkę. Jezus Maria, ukradli? No ale kto, Stach? Misiuniu, nie zadawaj takich głupich pytań. Kto? Głupich? No chciałam powiedzieć, no jak to się stało? Gdzie? Podejrzewam, że w metrze. Położyłem ją Boże. Od siebie. No i co? Boże. Chyba się zdrzemnąłem. No to dosyć lekkomyślnie. A czy mi do głowy w ogóle przyszło, że ktoś może się połaszczyć na moją starą Trąbkę? Oj, Stachu, I to w sam nowy rok. No pewnie. Tyle razy kładłem tę Trąbkę koło siebie i nic, a teraz masz. Taka strata. No czekaj, może ktoś znalazł i odniesie do tego biura rzeczy znalezionych. Misiuniu, nie denerwuj mnie takimi głupotami. Odniesie. Złodziej odniesie. No ale chyba nie wszyscy już w tej Polsce kradną. Ale złodziejowi nie musi nawet chodzić o Trąbkę, Wiśka. Czytałaś, co ludzie potrafią ukraść, żeby ten złom metalowy upłynnić chociażby na wódę? Niedawno pijany facet wlókł przez środek Warszawy całą bramę, którą wyniósł z jakiegoś podwórka. Gienek, bramę? No, tak, stała tam czekając na remont. Miał ją zabrać do renowacji fachowiec. No i zabrał, tylko nie ten, co trzeba. To co mówić o takiej Trąbce, którą ktoś włożył po prostu do kieszeni? Ale ja już nie mówię, jak mi służyła. Jaki byłem do niej przywiązany. Ale ty wiesz, ile kosztuje taka Trąbka? Musisz mi dokładnie napisać na kartce, co i jak. Wszystkie parametry. Może mi się uda w Niemczech dostać odpowiednią. I taniej. Dziękuję ci, braciszku, to miło z twojej strony, ale... Przestań się wygłupiać, tam miło, niemiło. Masz zmartwienie, no chciałbym pomóc, zwykła rzecz. A w ogóle to może już powinieneś przestać grać? Co takiego? Jak to przestać? No co ty? No, mówiło się już kiedyś o tym. Nie jesteś taki zdrowy, sam nieraz narzekasz, Jenek, że już jesteś zmęczony. Ja? Jenek. No nie, no coś ci się chyba przyśniło. Przyśniło? Ja tam idiota. Stasiu! No bo co za głupstwa gada? Życzysz mi emerytury, tak? Dobry jesteś. Nie, no przestań, naprawdę. Już byś mnie nie odstawił na boczny tor. Jeszcze długo nie, braciszku. No co, dotarło to do ciebie? Dobrze wiesz, że nie to miałem na myśli. Tylko co? Miły braciszek. Ja wychodzę. Może on się uspokoi. Uspokoi? Ale dokąd? Dokąd idziesz? Zobaczę, co tam moje kobiety robią. No co robią? No przecież mówiłam ci, Lusia się przebiera, a Dorota jej kibicuje. Ale tyle czasu? No co, nie wiesz, jak to baby? O, proszę, odezwałeś się jednak ludzkim głosem. Przeszło ci? Przeszło. No, przepraszam. Idiota. Jeden. Ale wy jesteście niemożliwi, dobra, naprawdę. Idę tam jednak do nich. Zostawiam was w słodkim tet-a-tet. No czemuś ty się tak nagle ze złości? No Stach. Ach, sam nie wiem. Chyba dlatego, że
To może Gienek ma rację. No ale w czym? W czym ma rację? No popatrz tylko, ile ja mam już siwych włosów. Stasieńczku, no daj spokój. Nie wymyślaj głupstw, kochany. Każdy ma trochę siwych włosów. Jeden więcej, drugi mniej. No trudno. Zmarszczki. Popatrz, jakie mi się tu zrobiły. Kurze łapki. Czy ty jesteś fotomodelką, czy tam inną artystką, żebyś się zajmował takimi rzeczami? Daj spokój. Zresztą dla mnie zawsze jest jesteś piękny i młody. Źleńku, jesteś kochana. Aj, to ty jesteś zawsze piękna i młoda. Tak, powiedział, co wiedział. Jak to, no wiesz? Już ja wolę się za często, wiesz, w lustrze nie przyglądać. To tak jak ja, no. Ale jedna jest pociecha, że tego pierwszego siwego włosa, jak w tej piosence, to doczekaliśmy razem. No prawda, prawda. To najważniejsze. Ale powiem ci, że to nasze życie nam dokłada tych siwych włosów. I to duże życie polskie, i to zwykłe, domowe, rodzinne. Stachu, Stasiu, a cóż ty chcesz od naszego rodzinnego życia? Wiesz, ostatnio to mi dokłada moja jedyna wnuczka. To małe zmartwienie? A co, mówisz o Małgosi? No przed wszystkim, jaka jedyna? No wiesz, tak mi się z samego żalu powiedziało. No wszyscy się przecież o nią martwimy. Ja nie wiem, czy wszyscy. No i Stachu, no co ty pleciesz? Nie wszyscy. No w każdym razie nie wszyscy jednakowo. No chyba nie chcesz powiedzieć, że Kasia i Tomek się nie przyjmują. No nie, ale wygląda na to, że jakoś, nie wiem, pogodzili z tą sytuacją. Jak to pogodzili? No Małgosia wychodzi z domu, kiedy chce, wraca, kiedy chce. W gruncie rzeczy, no w ogóle robi, co chce. A ty wolałbyś, żeby bez przerwy były awantury, tak? Wiesz, do czego by to doprowadziło? A do czego może doprowadzić taka cicha zgoda? Ale to nie jest żadna zgoda, Stach. Tylko co? No starają się nie stracić jej zaufania, rozumiesz? Starają się rozmawiać, tłumaczyć. Tak, a ona akurat ich słucha. No dobrze, to co należy zrobić, twoim zdaniem? Zamknąć ją siłą w mieszkaniu? A ty wiesz, z czego to płynie, że oni tak temu pobłażają? Ale nie pobłażają. No, bo nie wiedzą, co robić. Nie mają żadnej koncepcji. A to możliwe, owszem, możliwe. Nie wiedzą, borykają się, no próbują różnych sposobów, żeby się z Małgosią porozumieć, ale w końcu, no przecież pierwszy raz znaleźli się w takiej sytuacji. No tak, tylko że to do niczego nie prowadzi, moja droga. Oni nawet nic nie wiedzą o tym facecie i nie próbują się dowiedzieć. A co, mają detektywa wynająć? Ale wisiu, no. A jak on się wcale z tą swoją żoną nie rozstał? Może to wszystko są bajki? Może ma dzieci? No to co tak patrzysz? A jak na Wigilię tam poleciał, to coś go ciągnęło, prawda? Tak czy nie? Ma najwidoczniej jakieś zobowiązania, tylko że jakie? Stasiu, proszę cię, nie męcz ty mnie, bo sama już nie wiem, co o tym myślę. No tak, dziewczyna żyje z jakimś obcym facetem. Zawali tę całą maturę i daj Boże, żeby się tylko to na tym skończyło. Ja cię proszę, już nic nie dodawaj. Wiem, co masz na myśli, ale nawet głośno tego nie mów. Bo co? Bo wywołam wilka z lasu, tak? A on już z lasu wyszedł. Ona jest zakochana. Zrozum. I żaden przymus tu nic nie zdziała. No skoro tak, i skoro to jest dostateczne wyjaśnienie sprawy, dostateczne usprawiedliwienie, to w porządku. W porządku, pogódźmy się z tym. Dobrze. I w ogóle nie ma o czym mówić. Dobrze, kochanie. Stach, a co ty byś zrobił na ich miejscu, Kasi i Tomka? No co? Bo na to pytanie nie odpowiadasz, no co byś radził? No nie wiem. A no właśnie. Najłatwiej krytykować. Ale gdyby to ode mnie zależało, na pewno bym temu facetowi tak lekko nie odpuścił. No dobrze, tylko co? No tylko bym mu dołożył, że... Że co? Żeby mu się od razu, raz na zawsze odechciało. Takie głupstwa pleciesz. Ja wiem, że masz dobre intencje, ale prawda jest taka, że w praktyce, w takich sprawach, no nie ma mądrych. A Gienkowi też się dziwię, powiem ci. Gienkowi? A co Gienek ma do tego? No dziwię mu się, że tak bez niczego puścił Justynę do tego Romka. Oj, na jakąś wiochę. Nie wiadomo, kto tam mieszka, kto tam będzie. Proszę ci, nie przesadzaj. Raz, że Justyna już tam kiedyś była i to z rodzicami. I wie, jak tam wszystko wygląda. Poznała dziadka Romka. No i przecież my znamy Romka od lat. No ale żeby sami tam przebywali. No wiesz co? No.
Przecież Justyna bardzo przeżyła to rozstanie z Romkiem. Bo sama sobie była winna. Umówiła się z jakimś duszanem. Widzisz? Jak łatwo tym dziewczynom w głowach zawrócić? Sama widzisz. No taki wiek, no co poradzisz. To co, Gienek wyjedzie z powrotem do Frankfurtu i nawet się z Justyną nie zobaczy? Chyba nie. A dzwoniła chociaż? No tak, tak, dzwoniła. Że co? No, że wszystko w porządku. Już ja to widzę. Oj, Stasiu, przestań krakać, bo nie wiem naprawdę, co cię napadło. Ja za chwilę jakieś nerwówki dostanę. Jest święto, nowy rok. No spróbujmy myśleć pozytywnie, no, przyjemnie. Dobrze, jakbym słyszał dobre rady z telewizji. W porządku, no w porządku. No czy ja ci coś w ogóle mówię? A Danka to gdzie właściwie spędziła tego Sylwestra? Nie chciała zostać z nami. No bo poszła do swoich kum. No i dobrze. Z tego wszystkiego wyszło, że spędziliśmy tego Sylwestra we czwórkę. My i Gienek z Dorotą. A jak Kasia z Tomkiem? Dobrze się bawili? No co, nie mówiła ci Kasia? No nie widziałam ich jeszcze. No pewnie odsypiają te nocy. Byli gdzieś, no u znajomych. No tak, no wiem. No to co, posiedzimy dzisiaj też? We czwórkę? No nie wiem, że tak. Wypijemy winka. Tak. Może choć trochę zaleję tego robaka. Może mi pomoże. Wiesz, ja nie odżałuję tej mojej trąbki, Wisiuniu. Ja wiem. Ty nie masz pojęcia, tak, jak mnie to trachnęło. Otwarte! A, Piotrek! Cześć! Cześć. A co, ojca nie ma? Jest, tam, z Lusią i Dorotą. Oglądają sylwestrową suknię, Lusi. Super suknia, prawda? No, jeszcze nie widzieliśmy. Dopiero ma być pokaz. No tak. No to gdzie byliście na tego Sylwestra? A no właśnie, gdzie? W luksusowej restauracji. Coś podobnego. Tak, ciociu, razem z Szymkowskim. To znaczy z panem Tadeuszem, tak i Stella. Co ty powiesz? No nie wiedziałam. Taka przyjaźń, nagle? Może nie przyjaźń, ale tak jak już wyszło. No i pan Tadeusz zaprosił nas do jakiegoś takiego bardzo eleganckiego lokalu, do restauracji, ale na początku nie powiedział nawet do jakiej. Trzeba to było się domyślić, bo to była niespodzianka. Fiu, no to był bal nad balem. Proszę. A no to stąd też i ta super suknia, to teraz już wspomnę. Mnie też zależało, ciociu, żeby moja żona wyglądała olśniewająco. No i słusznie, kochany, no i słusznie. No pewno tak wyglądała z jej figurą. Zakasowała pewnie wszystkie konkurentki na parkiecie, tak, Piotruśku? No, pani Steli też nic nie brakuje, jak ciocia wie. No i chyba się ten wspólny wieczór jednak udał. Nigdy dotąd się nie spotkaliśmy z Szymkowskim aż tak prywatnie. Ja sam nie wiem, czy ta zmiana to dobrze, czy to właśnie, źle. Tak. Wspólny interes, wspólne używanie. No tak, tylko że jak mówią mądre jaskółki, podobno najgorsze są spółki. No, wiesz, różnie bywało, no wiadomo, ale... Tak, a co u Tomków? Rozmawiałeś z Kasią? Co porabiają? No, wolałbym nie mówić, ciociu. Dlaczego? No bo tam u nich nie jest najweselej. A co się dzieje? O Boże. Nie, no mów, Piotrek, no mów, nic nie przemilczaj. Coś z Małgosią, tak? No, tak. Ale co? Ja już nie mogę tego dłużej wytrzymać. Ciosiu, strasznie naprawdę mi przykro. No. Dobra, no powiedz wreszcie, o co chodzi. Kasia płacze. Płacze? Tak, ciociu, płacze. I ja dawno jej nie widziałem w takim stanie, a Tomek się miota. Ale Piotrek, o co chodzi? O co chodzi? Małgosia dotąd nie wróciła. No jak to? Tak, po Sylwestrze, którego spędziła razem z tym, no wiecie, panem. No wiesz, no, niby można się było tego spodziewać. Oj, Stach, daj spokój. To nie jest żadna pociecha. Jak to? Kasia myślała, że chociaż częściowo wczorajszy wieczór spędzą razem. Chciała zaprosić Małgosi koleżanki. A co, no nie mówiła? No co znowu? Oj, przestań, Stach, proszę cię już z tymi swoimi teoriami. Trzeba było jej zabronić, tak? Ale... No, ciociu. Wisiunia. Ciociu, oni wrócili od tych znajomych zaraz po północy. Kasia powiedziała, że nie miała humoru do zabawy. No, czekała na Małgosię. No i jednym słowem, nastrój raczej nieodlotowy. Stachu, wiesz co? No. No chodźmy do nich. A co ty myślisz, że to dobry pomysł? No oczywiście. Słuchaj, może wolą być sami. No ale zorientujemy się przecież. Chodź. Słyszałeś przecież, no Kasia płacze. Mnie się serce kroi. Wisiurka, no. A co ojciec tam tyle czasu robi? Jestem już. A dobrze, że się zjawiłeś, Piotrek, bo zaraz będzie rodzinne entrée twojej żony w tej sylwestrowej wspaniałej sukni. Nie widziałaś jeszcze Lusi w takiej kreacji, Wiśka? No i nie zobaczę. A dlaczego? No bo my musimy już wyjść. Ale dokąd to? A chcemy zajrzeć do Kasi i Tomka. No to na razie.
Co się stało? Z Małgosią się kotłują. To znaczy Kaśka i Tomek. A ciocia z wujkiem poszli ich pocieszyć. Wiesz co, tato, żal mi Kaśki. A co się stało? No i wszyscy razem z ciotką, z wujkiem sprawiają wrażenie, jakby kompletnie się pogubili. Jakby kompletnie już nie wiedzieli, co z tym fatem zrobić. No bo nie wiedzą, no. Pierwsza miłość córki niefortunnie ulokowana. Ale i przecież siłą nie wybiją z głowy i z serca, nie? Ty młody jesteś, pewnie inaczej patrzysz na te sprawy niż my, starsi. No i co? Masz receptę na taką sytuację? No widzisz. Może przyjdzie się pogodzić z tym wszystkim, jeżeli oczywiście on nie jest jakimś tam hochsztaplerem. Pogodzisz, no daj spokój, tato. Małgośka jest smarkata, przecież to uczennica jeszcze. No ale zajmijmy się chwilowo swoimi sprawami. Podobno byliście na Sylwestra z Szymkowskimi. A mówisz to jakoś tak bez entuzjazmu. No bo nie wiem, czy dobrze jest łączyć biznes z prywatną znajomością. No ja też nie jestem tego pewien, ale trudno, żebym odmówił własnemu szefowi. Nie? No też prawda. Słuchaj, chciałem cię o coś zapytać przy okazji. Tak? Byłeś może dziś u matki? Tak, pojechałem rano. I co? Nic. Sama jest jak zwykle. Joasia wyjechała na obóz narciarski. Sama mówisz? No właśnie, tak sobie nawet pomyślałem, że może być tak, wiesz, no, może do niej wpadł. Ja? No, no, ucieszyłabyś się. Wpadłbyś? No co ty, no jak mam to zrobić? No, przecież wiesz, że... Nie, no wiem, przepraszam, wycofuję propozycję. Daj spokój, nie musisz za nic przepraszać. Tak sobie teraz usiłuję przypomnieć, czy to nie było akurat w okolicach świąt, czy... Nowego roku właśnie, jak myśmy się z twoją matką poznali. No właśnie, a jak wy się poznaliście właściwie? Jak? No przecież opowiadałem ci pewnie nieraz. Miałem grypę, ona przyszła mi zrobić zastrzyk. Ryczałem jak ranny bawuł. Mogę to sobie wyobrazić. Niezwykle romantyczna scena, co? Facet spocony, w gorączce, no, w piżamie, odgania się od pielęgniarki i ryczy. No. Po prostu sama liryka. Przepraszam cię, tu chyba moja komórka dzwoni. Halo? Tak. Tak, dojechałem, w porządku. To właśnie o tobie mówimy. Z kim? Aha. Grzbieta? Poczekaj, oddaję słuchawkę. To mama. Elżbieta? No, ja. Tak, w Warszawie, ale jutro już wyjeżdżam. Żebyś wiedziała, jak bardzo mi się nie chce wyjeżdżać. To czego mam ci życzyć? No, pomyśl. Najprościej dobrego nowego roku. Elżbietko, najlepszego. Jak dawniej. No wiesz, jak zawsze. Wysłuchali państwo 2500 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.